Tegoroczna edycja zjazdu na Byleczym jak zwykle cieszyła się dużym zainteresowaniem. Pierwszy otwierający zawody zjazd tradycyjnie należał do dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury Marii Bujok. Czy w tym roku coś zaskoczyło, jakiś pojazd? W tym roku pierwsza międzynarodowa, po raz pierwszy międzynarodowo się bawimy, bo przyjechała do nas grupa węgierska z miejscowości Tarna-Leleż, to jest okolica Egeru. No i także wspaniały pojazd był z D na dowodzie rejestracyjnym, więc to się okaże, czy oni reprezentowali Monachium, czy Berlin, czy sprawdzimy to w papierach. Ale nie brakuje też tych klasyków, bo i zjeżdżają na workach, tak? Czyli tak tradycyjnie. Tradycyjnie, tak. Różne kategorie, jeżeli chodzi o sprzęt, przewidzieliśmy różne kategorie. No mamy worki, mamy nasze jabłuszka, no ale są też tego typu sprzęty. No jak widać u nas w Wiśle, chociaż biało, to sianokosy już trwają. No właśnie, bo teraz też siedzimy na tym tutaj sprzęcie, a proszę powiedzieć, impreza cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Co widać? Oczywiście, tak, coraz więcej uczestników, coraz więcej telefonów, odbieramy maili przed imprezą, jest bardzo duże zainteresowanie. Mile widziane też stroje, przebrania? Oczywiście. Zawodnicy przyjechali do Wisły z różnych miejscowości. W tym roku była to impreza międzynarodowa. Pojawiła się drużyna z Węgier oraz Ameryki. Na pojeździe Flintstone! Michał Brągiel. A jak się maluszkowi podobało? Myślę, że się mu bardzo podobało. Szczególnie ten mikrofon teraz. No mikrofon jest fajny, nie? Tak, powiedz tak. Za rok też będziecie? Zobaczymy, ale oby tak, mamy taką nadzieję. Jak się impreza podobała? Bardzo się podoba, bardzo fajna pogoda, miłe towarzystwo, bardzo dobrze się bawimy. Nie zabrakło również kibiców, którzy dopingowali uczestnikom. Najmłodszymi zawodnikami byli Jasiu Cieślar i Grzegorz Czysz, a najstarszym Marzena Syposz. Najbardziej oryginalnym pojazdem zostało wybrane auto BMW. Zbudowaliśmy pojazd zbiornika na wodę. Był to pojazd, który wyróżniał się niemieckimi tablicami rejestracyjnymi, flagami. No i zrobiliśmy, że tak powiem, dużą zadymę. Zrobiliście dużą zadymę, ale jechało to, bo czasami są pojazdy, które są fajne, a nie jadą. Nasz jechał i powiem szczerze, jechał nawet ciut za szybko niż to, co przewidywaliśmy. Także było fajnie i była dobra zabawa. A skąd pomysł na ten pojazd? Pomysł zrodził się wspólnie, kiedy spotkaliśmy, wyszła inicjatywa, że jest taki zjazd na Byleczym, no i stwierdziliśmy, że po prostu wykorzystamy ten baniak i po prostu zrobimy coś, co będzie według naszego zawodu i jako mechanicy stworzyliśmy samochód. No bo to i mechanicy przy okazji, to musiało jechać. Impreza zakończyła się wspólną zabawą przy ognisku oraz rozdaniem nagród. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.